Przybliżając historię, upamiętniając 224. rocznicę wkroczenia wojsk Powstania Kościuszkowskiego na Kujawy i Pomorze, dowodzonych przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wspominamy wyzwolenie Łabiszyna i Bydgoszczy spod pruskiego panowania. Choć było to chwilowe, to jednak ogromne militarne zwycięstwo. Imię obrony wolności i niepodległości, imię obrony honoru i polskości. W miejscu, w którym dziś się zebraliśmy. Szanowni Państwo, drodzy bydgoszczanie, dziękuję za to symboliczne spotkanie, ważne dla uczczenia pamięci ofiar, ale także dla przybliżenia i popularyzacji dziejów naszego regionu młodemu pokoleniu żywą, widowiskową, historyczną rekonstrukcją. Te najtrudniejsze rozdziały historii wiele nas uczą. Kształtują polską tożsamość, świadczą o sile człowieka i narodu. Ukazywane dziś gesty pamięci i wdzięczności niech dopełniają codzienne starania o naszą małą i dużą ojczyznę, o drugiego człowieka, w trosce o odpowiedzialne kształtowanie cywilizacji naszych czasów. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, dzisiaj możecie już zobaczyć mundury pruskie, w sumie oprócz jednego z okresu nieco późniejszego. Kolega Tomasz ma mundur pruski właśnie dokładnie z okresu, właśnie ta wypiął pierś do przodu, z okresu insurekcji kościuszkowskiej, powstania kościuszkowskiego, który właśnie w tej chwili wykonuje poruszenia bronią. Was sind ja das Gewehr? Es lebe auch der König. Es lebe auch der König! Kurzweg Gewehr. Gewehr, Bein, Fuß. Das ist am Kapal zanotował żołnierza, który się spóźnił na spóźnie armii. Taki żołnierz otrzymał potem odpowiednią. Wolna szyj, powiedz was. Halt! Jetzt Achtung! Rind zum Pferd! Aus! Na kapralu zanotujcie, kto się pomylił, bo może pozwolę. Es lebe unser König! Es lebe unser König! Halt! Aus! 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 Dziękuję bardzo.